sobotnie popołudnie z bluesem rozpoczęło się od widowiskowego przejazdu motocyklistów z klubu Invaders MC Poland ulicami Siewierza z krótkim postojem na rynku. 3 godziny później występy festiwalu Blues na Siewierskim Zamku rozpoczął zespół rockowy Hokus. Jako drugi na zamkowej scenie pojawił się zespół Szałpał Acoustic Blues, który dał akustyczny koncert. Specjalnym gościem tej grupy był Jan Gałach, który ze swoim zespołem wystąpił również w niedzielę. Festiwal zyskał międzynarodowy charakter między innymi za sprawą czeskiego zespołu Motors Follow Chairs. Podczas gdy na Siewierskim Zamku rozbrzmiewała bluesowa muzyka, na Błoniach i w najbliższej okolicy pojawiało się coraz więcej osób. Poza amatorami bluesowej muzyki przybyło tu wielu motocyklistów. Pierwszy raz jesteśmy, tak. Wiedzieliśmy, że będzie muzyka bluesowa i zespoły grające na żywo, no i chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda wszystko, tak. Sąsiadujący z zamkiem kompleks sportowy także przyciągnął wiele osób, między innymi ze względu na dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. Zwieńczeniem sobotnich koncertów był występ grupy All Stars Band. Muzycy wystąpili razem z kilkoma solistami. Jako pierwszy na scenie pojawił się Mariusz Korczyński. A tuż po nim przy mikrofonie stanęła Ela Dębska. Solistów nie zabrakło także Romana Pazura Wojciechowskiego. Drugi dzień festiwalu zakończył koncert solistki KG Kilezy Tsatsi pochodzącej z Republiki Południowej Afryki. Atmosfera ostatniego koncertu dowodzi wyjątkowości bluesowej muzyki, co potwierdza także sama wokalistka. Blues is like the beginning of music in a way, you know, the beginning of popular music. And so I feel very connected to it, you know, it's one of the first kinds of music. I do a lot of different styles, but I do love the blues because it's so raw and real. You don't have to be perfect. The spirit of blues is like I do what I want, you know. I'm a bad boy a little bit or bad girl. I didn't know there was such a big blues scene in Poland and I think that each artist brought some unique. Artystka zauroczona lokalizacją festiwalu podzieliła się także swoimi wrażeniami. Not just about the show, but I really mean it that I had such a great time being here. It was very relaxing, you know, the place where I'm staying is in the countryside and for me it was like a little holiday. It was like I really like the Polish people. I do. Because they're very warm to me. I don't know if they like this to everybody, but to me they're very warm. You know, they look you in the eye, they shake your hand, they give you a hug. They're very warm. And in my country it's also like this. You know, people are very warm. And in other countries it's not always like that, but it's nice when you find it.
I think it was a really cool idea, you know. I was really excited to play here and I took a lot of pictures. And I was trying to imagine what it was like, you know, back in the 15th century, if it was really luxurious or what. But I think it's a great location and the sound is really, really great too. Publiczność na zamkowym dziedzińcu bawiła się przy bluesowej muzyce niemal do samej północy.